Pikem. No, coś kurwa wyszło. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku, oczywiście z typowania naszego Majora w Sztokholmie. Nie ukrywam, że to co zrobiłem na ostatnim filmie to jest tragedia. Mój pikem z fazy legend to jest naprawdę... To jest gówno. Ten pikem to był taki gówno. W sensie nie rozumiem, co mną kierowało, żeby wrzucać tu Ence i Liquid w... Gdzie w Liquid w ogóle emeryci grają? Nie wiem, dlaczego nie rzuciłem Gambit, które jest w życiowej formie? Czemu nie rzuciłem chociaż Heroic? Albo, no nie wiem, Vitality, mówię? Vitality nie przejdzie, słabo grają. No to tak słabo zagrali, że wyszli. Furia, no okej, nikt się nie spodziewał tego, że Furia przejdzie dalej. VP na cudzie, na farcie, jak zwykle jakoś przeszło dalej. Nie wiem, oni nie zasłużyli w ogóle, żeby tutaj się znaleźć, bo... Nie wiem, to co z to co zrobili w ostatnim meczu, to jest naprawdę coś niesamowitego. Generalnie Entropic, ja wierzyłem w to Entropic do samego końca. Entropic miało 2-0. Entropic miało szansę wyjść z fazy Legend z wynikiem 3-0. Przegrali trzeci mecz na G2. Nie wiem, naprawdę Entropic to jest... Strasznie mi smutno. Jest naprawdę bardzo mi przykro, że Entropic nie wyszło, bo oni naprawdę pokazali kawał dobrego CS-a, wygrywając m.in. na Astralis czy Liquid, ale... To co pokazali na Vitality. Pierwsza mapa Interka. Pierwsza mapa przegrana 14-16. Był to Peak Entropic, był to Mirage. Mapa przegrana, zintowana na ostatniej na Dusty. To już w ogóle nie było podjazdu i... No i tyle w sumie. FaZe Clan tak samo, pierwsza mapa wygrana, gładko dość. Na początku bynajmniej się tak zdawało, Inferno. Potem Ancient, Peak FaZe Clan. Wygrać na Inferno z drużyną, która to Inferno piknęła. Czyli z Virtus Pro. To był pik Virtus Pro. FaZe Clan radziło sobie bardzo dobrze. Aż przyszedł Ancient. I wynik 15-8? Coś takiego. Nie, 14-8, przepraszam. Chyba coś takiego było. I nie zgadniecie, jak się mecz skończył. 16-14. Nie wiem, FaZe Clan miał tyle okazji, żeby domknąć ten mecz na drugiej mapie już. A FaZe Clan żegna się z turniejem i kurwa, mój pikiem poszedł się jechać dzięki właśnie temu. Też w sumie dość niefartownie były dobrane pary, no bo ostatnia para to było Copenhagen Flame z Nipem, więc to już mi lotto było, ale mówię, no jeżeli 2-3 mecze tego dnia grają drużyny moje, które mam w pikemie, no to jedna chociaż wygra, no byłem pewien, że FaZe Clan to wygra chociaż. No i nie do końca udało mi się to wygrać. Generalnie możecie się pochwalić, jak wam idzie w ogóle... Jeżeli obstawiacie coś, to możecie się pochwalić. Mówiłem na ostatnim filmie, że jestem na lekki minus, ale po jednym dniu, jak Entropic wygrało mecz z... Nie pamiętam z kim wygrali, z Liquid wygrali. Wtedy miałem fajne kupony puszczone i wtedy udało mi się $2000 wygrać, dzięki czemu byłem na plus. Ale finalnie jestem niestety na minus jakieś... No, $2000 chyba, coś takiego wydaje mi się, więc nie polecam, a generalnie z... Licząc to, że mogłem mieć 7 koła, no to z $4000. No, unlucky, naprawdę. Dwa ostatnie dni Majora to była tragedia. Naprawdę, nie wiem, tam takie interki poszły. Ninja in Pyjamas z G2 tak samo. Nie, oni z G2 grali? Nie, oni nie grali z G2, oni grali z kimś innym, ale nie wiem. Taka interka poszła w meczu Nipu. Nie pamiętam z kim oni grali, ale taka interka w tym meczu poszła tak samo. 24 hours later. Drugi major z rzędu, muszę się zadowolić złotym tokenem maksymalnie, no bo na diament już niestety szans nie mam, bo no, nie trafiłem tutaj niestety. Poprzedni major, 2 lata minęły od majora w Berlinie i no i tak samo muszę się zadowolić tutaj złotem, maksymalnie złotem. Co nie jest powiedziane, że jeszcze to złoto dostanę. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Jest tutaj Major w Berlinie, oczywiście w fazie legend nietrafione to Mibry. No bo po co dawać Dirmiters jak każdy? Lepiej wrzucić Mibry, jakieś swoje dziwne kombinacje, bo tutaj nie weszło. No to w fazie legend kurwa na pewno też nie będzie. Generalnie byłem strasznie pesymistycznie nastawiony do Vitality na tym Majorze, bo jednak to jest drużyna, w której zależy wszystko od jednego gracza. Tu nie jest tak jak w Navi. Powiesz, że w Navi też przecież zależy wszystko od Simpla. Hej! No tak, ale w Navi każdy tam strzela. Tam strzela Perfecto, tam strzela Boomich, tam ten Beat strzela, tam każdy strzela. To nie jest tak, że Navi jest zależne od jednego gracza, że jeżeli Simple nic nie gra, to Navi tak samo nic nie gra, bo tak nie jest. Vitality
to jest drużyna zależna tylko i zależna tylko i wyłącznie od Zaju. Tamten Misuta to jest tragedia, ten ostatni mecz. W ogóle oglądałem większość meczy na tym Majorze, więc jakby pozwolę sobie wypowiedzieć się coś, bo jednak no, trochę tego oglądałem. Gambit Furia, no akurat meczu Gambit nie oglądałem z Virtus Pro, co wrócili z wyniku 14 ileś. VP wygrywało chyba 14-8 i Gambit wróciło na 16-14, więc założę, że nie oglądałem tego meczu. Gambit jest mocno w gazie, ale wydaje mi się, że Furia może tutaj zeskoczyć. Generalnie na cały ten pikiem mecze wyglądają dość obvious. Dałbyś pewnie Navi, dałbyś Gambit, G2 i Heroic, ale to jest Major, tu musi być jakieś zaskoczenie i według mnie tym zaskoczeniem w fazie mistrzów będzie właśnie Furia. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że Furia wygra, bo pewnie pójdzie kupon jakiś na Furię. Dalej G2, Ninjas in Pyjamas. NiP, które wygrał z moim Copenhagen Flames. No tu powinno być Copenhagen Flames. Naprawdę bardzo mi jest smutno z powodu Copenhagen Flames i Entropic, bo to są drużyny naprawdę, które kawał dobrego CS-a pokazały. No ale niestety nie udało im się wyjść. No tutaj trafiono oczywiście G, Navi, to G2 i NiP, no ale niestety nie pokusiłem się, żeby rzucić drużynę dalej na to top 3, top 4, no bo po co? Oh, szkoda gadać, naprawdę. Dobra, dalej. G2 Ninjas in Pyjamas. Wydaje mi się, że G2 może się tu łatwo przejechać po NiPie. NiPa nie powinno tu być, naprawdę. Nie, po prostu to jest pomyłka jakoś. To powinna być Copenhagen Flames. Heroic VP. VP mówię, na takim farcie tego Majora przychodzi. W ogóle wydaje mi się, że to jest najbardziej 50-50 mecz, tak w sumie nie wiem czemu, ale VP na takim farcie przychodzi, ten Jamie, ten tam jest Kickert chyba, oni tak mnie irytowali jak grali z moją drużyną, nie pamiętam teraz z kim oni grali, ale też z jakąś moją drużyną, nie pamiętam, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, chyba że zerkniemy sobie na mecze, to zapewne będziemy mieli tutaj pokazane, z kim tutaj VP zagrało. Z Face Clan oni zagrali, no tak. Tak, przecież oni z Face Clan zagrali. No zobaczcie, tutaj Mira 16-14. Jest naprawdę tragedia. Vertigo to w ogóle była taka interka ze stron obu drużyn. Nie wiem, naprawdę tragedia, szkoda gadać. Entropy to jest 16-13 na overpassie, nie wiem. Na daście bez podjazdu, jak mówiłem. No ale Mira to naprawdę poszła naprawdę interka. Odbiorę sobie zestaw pamiątkowy z tego meczu, z tej interki, no bo dlaczego by nie, wróćmy do naszej fazy mistrzów, żeby oczywiście zatwierdzić nasz pikiem. Przypomnę tylko, że jeżeli chcecie otrzymać diamentowy żeton, musicie poprawnie wytypować właśnie dwóch tutaj zwycięzców meczów ćwierćfinałowych, jeden półfinał, no i oczywiście zwycięzcę turnieju. Wszyscy oczywiście tutaj idą za Navi. Jak już tak nie mam szansy na diament, to zrobię to inaczej, ale pierw Heroic VP mówię, VP to jest pomyłka. To jest naprawdę pomyłka na tym Majorze. Heroic tak samo z Copenhagen Flames wygrało. Mecz o wyjście. No, Heroic się odkuło za ten pierwszy mecz na overpassie, gdzie to Copenhaga jednak okazała się być lepszą ekipą. Dalej, Navi Furia. Wydaje mi się dalej, że Navi G2 Heroic. Bardzo fajny meczyk się szykuje, ale tutaj daje G2 i Navi G2. Wielki finał. Według mojego typowania zgarnie G2. Wszyscy dają Navi na tym Majorze jako faworyt do wyjścia. Ja zawsze muszę zrobić wszystko odwrotnie. Ja daję, że G2 wygrywa tego Majora. Wydaje mi się, że tak będzie się to oczywiście prezentować. W sensie nie wydaje mi się tak, bo gdybym miał szansę na diament, to mój pikem by się prezentował tak. I pewnie tutaj by wjechało Gambit. Ale jak mówię, wydaje mi się, że jedno zaskoczenie będzie co najmniej. Zawsze tak jest, po prostu musi być jedno zaskoczenie. Ewentualnie, no to VP też martwi mnie z Heroic i no ten NiP tak samo, ale wydaje mi się, że G2 powinno to wziąć. No i wielki finał oczywiście wygrywa G2, tak się prezentuje pikem według mnie. I tak już nie mam szansy na diament. Tragedia, naprawdę tragedia. Pluję sobie w brodę, że nie poszedłem w sumie jak większość z tymi najbardziej obvious pikami. Otwórzmy sobie tą pamiątkę z tego nieszczęsnego meczu Entropic z Vitality na tej zintowanej mapie The Mirage. No niestety ewidentnie coś tam nie poszło. Jako już mam trochę pieniędzy, sobie otwórzmy może trochę kapsułek z kandydatami. Dajmy na to 10, bo dlaczego by nie?
Do tego kilka z legendami, bo dlaczego by nie, ale generalnie możecie jeszcze zauważyć taką ładną mawupkę. Pustynna hydra, a możecie zauważyć, to jest brak Gungnira, którego właśnie wpłaciłem, no i niestety jestem lekko na minusik. Ale spokojnie, Major jeszcze trwa, jeszcze się odkujemy, okej? Okay? Generalnie jeśli chcecie typy na mecze jakieś, bo typy, które dawałem na mecze, właśnie jak była ta pierwsza faza chyba mecz legend, gdzie grał właśnie m.in. Entropic z Liquid, to dużo ludzi nie wierzyło w Entropic, ja w nich poszedłem i właśnie wtedy te 2000 dolarów wygrałem sobie. Tam chyba tylko dwa mecze nie siadły na 6, więc zarobiłem sobie bardzo fajnego pieniążka. Lecimy oczywiście z naklejkami kandydatów oczywiście pierw. Zobaczymy, czy uda nam się trafić Face Clan, tak? Face Clan, Face Clan, Face Clan. Musicie mi przypominać o tej zintowanej mapie. Na Ancient, które powinno być domknięte. To Ancient naprawdę powinno być domknięte. Ten mecz powinien wylądować na koncie Face Clan. To jest naprawdę coś niesamowitego, co się w tych meczach działo tego ostatniego dnia. No a trzecia mapa, no to pierwsza połowa, dominacja Virtus Pro. Dopiero Face Clan się na drugiej połowie obudziło, ale no już niestety było za późno. Entropic tak samo. Na daście bez podjazdu niestety do Nipu. Wydaje mi się, że tam doświadczenie wzięło mimo wszystko górę, ale pierwsza mapa naprawdę zintowana. 16-14 na swojej mapie. Interka. Tam poszła po prostu interka. I na tyle interek w ogóle na tym majorze się stało, że to jest coś naprawdę niesamowitego. Generalnie będzie mi brakować Majora, bo jednak jest ta nutka mimo wszystko ekscytacji, wydaje mi się. Szczególnie jeżeli... Kurde, Renegades było blisko i CPH. Szczególnie jeżeli macie jeszcze coś obstawione na kuponie. Ja większość meczy na tym majorze obstawiałem, dlatego lepiej mi się ogląda. No bo po prostu no lepiej mi się ogląda. Jak wygrywa się, to już wiecie, no szczególnie, nie? Naprawdę brakowało tego majora i cieszę się, że ten major oczywiście się pojawił. Tak samo tych naklejek brakowało. No były niby RMR, ale to nie jest to samo. Teraz major następny będzie... Kurczę, furia. Następny major będzie teraz jakoś pewnie za pół roku, więc szykujemy się po prostu na następnego majora. Będę się starał zdobyć ten diament, nie tak jak przez dwa ostatnie majory, w sensie Sztokholm i Berlin, bo to jest naprawdę pomyłka, to co się na tych dwóch ostatnich majorach stało, jeśli chodzi o mój pikem, bo nie poszedłem tak jak wszyscy w sumie w jednym typie. No tragedia, no po prostu tragedia. Kapsułki otworzone, generalnie mam tutaj magazyn Sztokholmu. Jak sobie lubię czasami naklejeczki otworzyć, to sobie tutaj wrzucam wszystko. Trafiłem furię, 20 zł, kosztuje chyba jakoś CPH też 30 chyba. Ja te naklejki sobie trzymam, bo dlaczego by nie ma co tego sprzedawać, a może za jakiś czas odbiję. A tyle pieniędzy mi jakoś, no, różnicy nie robi zbytniej. No ale pikem się prezentuje tak. Zobaczymy jak to będzie, normalnie stawiałbym na Navi, żeby... Wydaje mi się, że to jest pewniak, tak samo jak mówię na pierwszym filmie, że to jest pewniak do wygrania tego turnieju, więc dajcie znać jak wystawiacie standardowo. Skin do wygrania, wybierz sobie coś oczywiście z magazynu, skinów dla widzów, bo dlaczego by nie, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, w komentarzu napisz co sądzisz o pikiem, więc obserwuj mnie oczywiście na TikToku i dąż na Discorda. No a Kroko się z wami żegna, smutny Kroko, bo na minusie 2000 dolarów i z zepsutym pikemem przez Face Clan, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.